Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali słowo z Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 23 i 24 wiersz. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. I będziemy skupieni przede wszystkim na tym pierwszym wierszu, na 23. A kiedy Jezus chodził po ziemi, żył na ziemi, to mamy takie sytuacje opisane w Ewangeliach, że na przykład przyszedł do Piotra i do Andrzeja, to byli bracia, oni wtedy łowili ryby, czy tam płukali sieci, różne Ewangelie to opisują troszkę inaczej, ale sedno jest takie, że kiedy on do nich przyszedł i powiedział, pójdźcie za mną, to oni rzucali te sieci, to wszystko i szli za nim. I byli z nim, mieszkali z nim, przebywali z nim. Widzimy to samo, kiedy Jezus przechodził koło bramy, gdzie było zbierane cło i to cło zbierał Mateusz. Jezus po prostu zatrzymał się koło Mateusza i powiedział, pójdź za mną. I on wszystko zostawił i poszedł za Jezusem. Pytanie jest, co dla nas oznacza dzisiaj pójść za Jezusem? Bo oni zrobili to w taki sposób. Ale co to oznacza dla nas? Dla ludzi żyjących w XXI wieku, ponieważ wiemy przecież, że to wyzwanie jest aktualne, pójdź za mną, prawda? Co to oznacza dla nas? Pytanie jest takie, jak ja w codziennym życiu realizuję to wyzwanie? Może zadać sobie pytanie, czy ja idę za Jezusem? Na ogół nie rzucamy swoich zajęć, swoich prac, nie pozostawiamy swoich rodzin, chociaż w ich przypadku wnioskujemy, że tak było, że na ten okres Piotr miał rodzinę, zostawił rodzinę, poszedł za Jezusem. W jednym miejscu Piotr mówi o to, my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. A więc my nie rzucamy swoich prac, nie porzucamy swoich rodzin. Ale wciąż to wyzwanie pójdź za mną jest aktualne. Jak powinniśmy je odczytać teraz? Myślę, że wskazówką jest to, co znajdujemy na końcu tego wiersza. Jezus powiedział tak do wszystkich. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie. I chcę zwrócić uwagę na to określenie i naśladuje mnie. Możemy to powiedzieć razem. I naśladuje mnie. A więc co to znaczy naśladować Jezusa? Tak na marginesie chciałbym powiedzieć, że myślę, że jest różnica między kopiowaniem a naśladowaniem. Bo kiedy chcemy kopiować, to staramy się wszystko dokładnie odtworzyć. A więc podam trochę absurdalne przykłady, ale tylko po to, żebyśmy po prostu mieli wyraźny obraz o to, o co mi chodzi. A więc absurdalny przykład to może być, ale jeżeli chcielibyśmy kopiować dokładnie wszystko, no to byśmy musieli właśnie rzucić wszystko, ubrać się tak jak Jezus, wyćwiczyć gesty, jakie on miał, po prostu skopiować. Myślę, że to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy kopiowali. Kopiowanie, a naśladowanie jest subtelna różnica między jednym a drugim. Naśladowanie polega na tym, że my postępujemy według pewnego wzoru, który Jezus nam zostawił. I to, co my potrzebujemy odkryć, to my potrzebujemy odkryć i określić, jaki wzór Jezus zostawił nam dla naszego życia. I w codziennym życiu według tego wzoru iść, tym wzorem się kierować. Widzicie, wzorzec był bardzo jakby pilnowany w pierwszym kościele. Przeczytam wam dwa teksty. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział i pierwszy wiersz. Paweł pisze tak. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Wiecie, to jest naprawdę wyzywające stwierdzenie. Ponieważ Paweł nie użył takiego określenia, które my często określamy, mówiąc nie patrz na mnie, patrz na Jezusa. Określamy to czasami, tak? Używamy tego określenia wtedy, kiedy powiedzmy nie we wszystkim jesteśmy wzorem i ktoś mógłby z tego powodu zachwiać się w swojej wierze. I wtedy mówimy, nie patrz na mnie, patrz na Jezusa. Albo mówimy, nie patrz na ludzi, patrz na Jezusa.
Oczywiście jest w tym pewna mądrość, ponieważ nasze oparcie zawsze powinno być, niezależnie od tego, co się dzieje w Jezusie Chrystusie. Jednak Paweł miał odwagę powiedzieć w taki sposób: bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Spójrzmy na drugi wiersz, list do Filipian, 3 rozdział, 17 wiersz. Znowuż Paweł mówi, Filipian 3:17: bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. I znowuż jest użyte to określenie wzór. Czyli możemy dzisiaj powiedzieć tak, że Jezus pozostawił nam pewien wzór. I my nie jesteśmy po to, żeby go kopiować, Jezusa, ale odkryć, jaki on wzór pozostawił nam. Odkryć, jaki jest jego charakter. Bo co to znaczy naśladować go? Widzicie, charakter to jest coś, co jest formowane. Nasza osobowość jest różna, więc my nie musimy kopiować Jezusa w tym znaczeniu, że musimy mieć taką osobowość jak on. Zresztą nie wiemy, jaka to była, ale w Ewangelii, kiedy czytamy, my możemy rozpoznać jego charakter. Jaki był jego charakter? Jak on odnosił się do ludzi, tak? Jakie miał postawy w życiu? I kiedy mówimy o naśladowaniu Jezusa, to jedną z rzeczy, którą bierzemy pod uwagę, to jego charakter, jego osoba jest wzorem dla nas, wzorcem dla mnie, jak ja chcę, żeby mój charakter był formowany. Jak ja chcę formować ten charakter. Oczywiście nie mówię już o tym, ale to wszystko wiemy, jest w kontekście wsparcia przez Ducha Świętego i łaski Bożej i działania Bożego Słowa. Jednak my musimy mieć pewien cel, musimy mieć pewien wzorzec, żeby się zbadać. Paweł mówi tak, według wzoru, patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Naśladujcie mnie, bo jestem naśladowcą Chrystusa. Jakie wartości Jezus miał w życiu, kiedy żył tutaj na ziemi? Mówiąc inaczej, co było dla Niego ważne? Czy odkrywamy to, co było ważne dla Niego? Wiecie, parę rzeczy. Ważna dla Niego była relacja z Ojcem. Prawda? To było bardzo ważne. My wiemy o tym, że On oddzielał się od całego tłumu, potrafił się oddzielić, a dni miał bardzo intensywnie wypełnione służbą, ale on zawsze znajdował czas, żeby szukać relacji z Ojcem, żeby być z Ojcem. Dlaczego? Ponieważ to było dla niego wartością życiową. A więc jeżeli on nam pozostawił taką wartość, jeżeli ja za nim idę, to jego wartości stają się moimi wartościami. Jak buduję życie w oparciu o to, co było dla niego wartościowe. Wartością dla niego byli ludzie. Sam fakt, że przyszedł na ziemię, nam pokazuje, jaką wartością dla niego byli ludzie. Dokładnie wartością dla niego było zbawienie ludzi. On po to żył. On po to przyszedł. On sam o sobie mówił, ja przyszedłem po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Mówiąc inaczej, zostawił niebo, przyszedł na ziemię, aby znaleźć zagubionych i ich zbawić. Doprowadzić do zbawienia. Dlaczego? Dlatego, że to jest dla niego wartością. Co to oznacza dla nas, że my naśladujemy Jezusa? Wiecie, to nie są jakieś mistyczne przeżycia, ale my po prostu idziemy i żyjemy, budujemy swoje życie zgodnie z tymi wartościami. Jaki był jego cel życiowy? Wiecie, to są pytania, które my potrzebujemy sobie zadać, jeżeli myślimy o tym, że chcemy być uczniami Jezusa. Co to znaczy? Że go naśladujemy, że jedziemy za nim. Musimy mu odpowiedzieć, żyję zgodnie z tym celem, który Jezus pozostawił. Co on nam pozostawił? Czy zostawił nam jakieś dziedzictwo? Czy zostawił nam jakiś plan? My wiemy o tym, że zostawił nam nakaz misyjny. Powiedział, idźcie i czyńcie ludzi uczniami, moimi uczniami. Bo on rozpoczął to dzieło i nas pozostawił to, żebyśmy to kontynuowali. Pójść za Jezusem, to pójść za tym celem. Wyzwanie jest takie, że my zgodnie z tym żyjemy, budujemy swoje życie. I zwróćcie uwagę na to, że Jezus, kiedy mówił te słowa i mówił o tym, że musimy wziąć swój krzyż, i tam jest takie jedno słowo, nie wiem, czy macie to otwarte, ale to słowo brzmi codziennie. Codziennie. Widzicie, naśladowanie Jezusa to jest nasza codzienność.
To oznacza, że być uczniem Jezusa, naśladować Jezusa, to jest coś więcej niż uczestniczenie w spotkaniu, czy tutaj na nabożeństwie, czy w grupie. Nie, to jest nasza codzienność. Być uczniem Jezusa, to że żyjesz według tego wzorcu, który pozostawił Jezus jako w swojej rodzinie. Jeżeli masz żonę, czy masz męża, żyjesz w taki sposób. Jeżeli nie masz rodziny, żyjesz w taki sposób. Jeżeli jesteś zamożny, żyjesz w taki sposób. Jeżeli jesteś niezamożny, żyjesz w taki sposób. Jeżeli jesteś górnikiem, żyjesz w taki sposób. Jeżeli jesteś lekarzem, jeżeli jesteś biznesmenem, jeżeli jesteś bezrobotnym, ty masz, wszyscy mamy stałe wartości, które pozostawił Jezus i w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, żyjemy zgodnie z nimi. To oznacza naśladować Jezusa, pójść za Nim. Jako rodzice, jako dzieci, jako młodzi ludzie, renciści, emeryci. W tej codzienności my wkładamy ten wzorzec Jezusa w tą codzienność, aby żyć zgodnie z Nim, rozwijać swoje życie zgodnie z Nim. Ale jest tutaj coś, co Jezus powiedział i brzmi to jak taki bezwzględny warunek. On powiedział, kto chce pójść za mną, co tam mamy napisane, zobaczcie. Niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój codziennie i naśladuje mnie. A więc to oznacza, żeby pójść za Jezusem, to ja coś muszę zrobić w swoim życiu. Muszę się zaprzeć. I to jest kolejne pytanie, które chciałbym dzisiaj postawić dla nas. A wierzę, że w tym pytaniu jest Duch Święty. Co to znaczy dla ciebie i dla mnie zapierać się? Albo użyję takiego innego określenia, co to znaczy wyprzeć się. I to jest te stwierdzenie siebie. Możemy to powiedzieć? Siebie. Jeszcze raz. Siebie. Jeżeli chcesz iść za Jezusem i żyć z Jezusem, aby to było możliwe, żebym ja mógł to kontynuować, żebym mógł za Nim podążać, żebym mógł żyć zgodnie z tymi ideałami, jakie Jezus pozostawił. Żebym mógł iść za Nim, ja muszę codziennie stoczyć pewną walkę polegającą na tym, że wypieram się siebie i to oznacza wziąć swój krzyż. Jezus we wszystkim jest wzorem. Powiecie na to amen. Jezus we wszystkim jest wzorem. Wiecie, Jezus jest wzorem w wyparciu się. To, co, do czego On nas wzywał, On sam to zrobił w doskonały sposób. On jest wzorem wyparcia się. Zobaczmy list do Filipian, rozdział 2. 5 i 8 wiersz. Od 5 do 8 wiersza. List do Filipian, 2 rozdział, od 5 do 8 wiersza. Słuchajcie uważnie, kto ma otwarte, proszę, wpatrujcie się w te słowa. Ale niech te słowa zabrzmią dzisiaj w naszych sercach. Zobaczcie, jak to Paweł pisze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. A więc znowuż mamy pokazane, mamy wzorzec, mamy pewien wzór usposobienia, mówiąc inaczej postawy, nastawienia. I teraz na czym ta postawa polegała? Czytamy 6 wiersz, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. I tutaj w 7 wierszu mamy te słowa. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jakie jest to słowo? Lecz możemy jeszcze raz powiedzieć, co on zrobił? Wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. A więc Paweł wzywa nas, żebyśmy mieli takie nastawienie, jakie było w Jezusie Chrystusie. I później nam wyjaśnia, na czym jego nastawienie polega. I rozpoczyna się od tego, że on się wyparł siebie. Wyparł się siebie. Wiecie, kiedy dokładnie przyjrzymy się temu tematowi, to stwierdzimy, że co innego wyparcie się oznaczało dla Jezusa, a co innego wyparcie się nie, że ja wypieram sam siebie, oznacza dla mnie. Ale zasada jest taka, wyprzeć się. Bo czego Jezus się wyparł? Po pierwsze, On siebie zdetronizował. Mamy napisane,
że nie upierał się, aby być równym Bogu. A więc jaką on miał pozycję tam w niebie? Był równy Bogu. Wiemy, że jest Bogiem. A będąc równy Bogu, to chciałbym, żebyśmy mieli jakby ten obraz tego, w jakiej on był rzeczywistości. Siedział na tronie, wszyscy mu oddawali chwałę tam w niebie, aniołowie się kłaniali, tak? Nie dotykała go żaden ból, żadne nieszczęście. Był nietykalny, nie doświadczał pokuszenia i wyparł się tego. Zdetronizował siebie. To oznaczało dla Jezusa wyprzeć się. Co to oznacza dla nas? Oczywiście my nie jesteśmy równi Bogu, ale czasami za Bogów się uważamy. A zawsze uważamy się za Bogów wtedy, kiedy siebie stawiamy w centrum. Kto jest na tronie? To jest pytanie. Kto jest na tronie mojego życia? Czy jest Jezus, czy jestem ja? I kiedy Jezus mówi, wyprzyj się siebie, to jedną z rzeczy, którą mówi tą pierwszą, to wiąże się z tym, że musisz siebie zdetronizować. Widzicie, relacja z Jezusem, kiedy my idziemy za Nim jako uczniowie, jest taka, On jest Panem. Możemy to powiedzieć? My to wyznajemy często. Jezus jest Panem. Jeszcze raz to powiedzmy. Jezus jest Panem. Tam dalej w tym miejscu w liście do Filipian jest napisane, że kiedy my wyznajemy, że Jezus jest Panem, to jest to ku chwale Boga Ojca. Więc nie bądźmy zahamowani w tym, żeby to wyznawać i ogłaszać, bo w taki sposób oddajemy chwałę Ojcu. Ale nie chodzi tylko o wyznanie, ale chodzi o uznanie. A to jest różnica. Ja myślę, że kiedy jest napisane w liście do Rzymian, że każdy, kto wyzna, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie, to chodzi o coś więcej, niż powiemy komuś, powtórz, że Jezus jest Panem, a ten ktoś powie, Jezus jest Panem i mówi, jesteś zbawiony. To chodzi o coś więcej. Chodzi o to, że bardziej, że ja uznaję, że Jezus jest Panem. To oznacza, że w centrum mojej relacji z Nim jest to, Jezus jest Panem. Posłuchajcie, i to jest coś więcej niż to, że Jezus jest pomocnikiem, że Jezus jest moim przyjacielem, że Jezus jest moim zaopatrzycielem, że Jezus jest moim lekarzem. To jest coś więcej. Wiecie, zawsze, kiedy w centrum stawiamy Jezus jest pomocnikiem, Jezus jest zaopatrzycielem, Jezus jest moim przyjacielem, w jakiś sposób detronizujemy Jezusa. On jest zaopatrzycielem, On jest lekarzem, On jest pomocnikiem, On jest przyjacielem, ale będąc Panem. Ale będąc Panem. I kiedy mamy tam napisane w liście do Rzymian, odwołuję się znowu już do tego, że każdy, kto wyzna, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie, to myślę, że tam jest po prostu w pigułce podana pewna myśl i pewna prawda, że my doświadczamy zbawienia nie tylko w tym znaczeniu przebaczenia grzechów i narodzenia na nowo i mamy pewność życia wiecznego, ale że doświadczamy Bożego wyzwolenia, Jego demonstracji Jego Królestwa w naszym życiu, w różnych aspektach naszego życia, wtedy, kiedy uznajemy Go Panem i wszystko poddajemy Jemu. A więc wyparcie się siebie oznacza oddać panowanie nad swoim życiem Jezusowi. Że tu już nie jesteś na tronie. To, co za tym idzie, to jest rezygnacja ze swoich przywilejów. Widzicie, my jako ludzie jesteśmy obrońcami praw. Najczęściej swoich. A wyprzeć się siebie, to kiedy patrzymy na Jezusa, to On zrezygnował z praw i z przywilejów. No bo pomyślcie, z czego On zrezygnował? No, już mówiliśmy, z tego miejsca, które powiem bardzo jakby tak naiwnie, z miejsca wiecznej szczęśliwości. Tak? Czyli tam jest władza, chwała, uwielbienie, żadnych braków. Wiecie, i On jako Bóg miał do tego prawo. To mu się całkowicie należało. Ale On z tego zrezygnował. To znaczy,
wyprzeć się siebie. Czego my musimy się wyprzeć, albo z czego musimy zrezygnować? Albo oddać prawo Jezusowi do tego. Jeżeli moglibyśmy stworzyć cały katalog rzeczy, ale wierzę, że jest coś, co jest kręgosłupem tego wszystkiego. W pierwszym liście Jana jest napisane, że wszystko, co jest na świecie. I zobaczcie, że kiedy tam jest to napisane, to jest chyba, nie pamiętam nawet, które to jest miejsce, to jest chyba drugi rozdział, tak, drugi rozdział. Że wszystko, co jest na świecie, i tam nie jest wymienione wszystko. Tak, bo musiałaby być księga i księga i księga i księga, tak? To, co się wiąże ze światem. Nie, jest wypisana istota. Wszystko, co jest na świecie, to co to jest? Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. I wszystko inne, co tworzy ten grzeszny system, bierze swoje miejsce z tego. Wypływa z tego. A więc my możemy jakby w swoim życiu skupiać się na szczegółach i walczyć w pewnym sensie, jak to się mówi, z jakimś skutkiem, ale korzeń w naszym życiu może być nienaruszony. A tym korzeniem jest to, czy ty, czy ja w swoim życiu zrezygnowałem z pychy życia na przykład. A pycha życia wiąże się z pragnieniem władzy. Chwały lub sławy. I teraz chciałbym, żebyśmy rozumieli to bardzo dobrze. Ja nie myślę o tym, że nikt z nas nie może mieć funkcji wpływu. Życie jest tak ułożone, że są różne funkcje wpływu. Ale my musimy żyć w taki sposób, że władza nie jest celem naszej walki. Zobaczcie, jak to jest napisane o Jezusie. 8 i 9 wiersz, ale tylko pierwsze wiersze przeczytam, pierwsze słowa z tego wiersza. 8 jest napisane, uniżył samego siebie. A w 9 jest napisane, dlatego też Bóg wielce go wywyższył. On się uniżył, a Bóg go wywyższył. Wiecie, ja myślę, że to jest właśnie jedna z tych wzorców, jakie mamy u Jezusa. Co to znaczy naśladować Go? Że ja sam nie jestem zaangażowany w ambicjonalną walkę, żeby być wywyższony. Moją odpowiedzialnością jest się uniżyć. A Bożą odpowiedzialnością, jeżeli to jest Jego wolą, nie wywyższyć. Rozumiemy to? Widzisz, Bóg, jeżeli chcecie wywyższyć, jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Przecież nie ma takiego człowieka, kto by mógł przeszkodzić. Prawda? Nie ma takiego systemu, kto by mógł przeszkodzić. Myślicie, że Bóg sobie nie radzi z tym? Że nie może sobie z tym poradzić? Nie, to nie jest kwestia po prostu przeszkód, okoliczności. Dla mnie, wiecie, ja nie mogę się, naśladując Jezusa, ja nie mogę się koncentrować na tym, ja muszę się skoncentrować na swoim sercu. Czego ja pragnę? Czego ja chcę? Co jest w moim sercu? Ja muszę wiedzieć o tym, że jestem naśladowcą Jezusa i w każdej sytuacji, co się dzieje, czy mam swoje serce w pokorze? Czy ja poradziłem sobie w swoim życiu z pychą? Każdy z nas musi sobie z tym radzić. Taka jest natura świata i natura i charakter tej grzesznej natury, który w nas jest. A więc nikt nie jest wolny od tego. Ja nie jestem wolny od tego. Nikt nie jest wolny od tego. Ale my jesteśmy wezwani, żeby po prostu iść za Jezusem, wypierając się tego, i to oznacza wziąć krzyż. Jestem wezwany do tego, że kiedy widzę w sobie te pragnienie władzy, żeby pokutować i wołać do Boga. Boże, pomóż mi. Uwolnij mnie od tego. Ja wyznaję to przed Tobą. Ja chcę się tego pozbyć. Ja nie chcę, żeby to było w moim sercu i w moim sposobie myślenia. Ponieważ to jest świat. I to jest grzeszna postawa. A idąc za Tobą, ja się muszę tego wyprzeć. Inną kwestią, z której musimy nauczyć się rezygnować i wypierać, to jest materializm. Jezus radykalnie i jednoznacznie odnosił się do materializmu. I teraz też, żebyśmy dobrze rozumieli, bycie biednym nie jest bardziej święte niż bycie bogatym.
To, że jesteś biedny, nie oznacza, że jesteś święty. I świętszy od bogatego. Bo widzisz, materializm to jest to, jaki twój brak ma wpływ na ciebie. Co ty czujesz, kiedy nie masz? To też jest materializm. Co ty czujesz, kiedy nie masz? Czy twój brak ma wpływ na twoją postawę do Jezusa Chrystusa? Czy twój brak ma wpływ na twoją radość w Panu? Co powoduje brak u ciebie? Czy w braku jesteś dalej wdzięczny Bogu, do czego nazywa Słowo Boże? Czy w braku rodzi się u ciebie pożądliwość i zazdrość, że inni mają, a ja nie? Co powoduje brak? Widzicie, ja muszę sobie zadać pytanie, muszę sobie zadać takie pytanie, jeżeli chcę być uczniem Jezusa Chrystusa. Czy ja teraz muszę coś zrobić, żeby mieć kolejnie, koniecznie najnowszego iPoda? Tak? Czy muszę wziąć kolejny kredyt? Czy muszę pójść do dodatkowej pracy? Bo ja muszę mieć, bo teraz jest na haju iPod najnowszy, więc ja muszę coś zrobić, żeby to mieć. Po co? Dlaczego? I myślę, że rozumiecie mnie. Ja używam tych różnych rzeczy. Wszyscy używamy. To jest po prostu część naszego życia. Więc nie chodzi o, tak jak mówię, kopiowanie i fanatyzm, ale chodzi o pewnego rodzaju radykalizm. A jest różnica między radykalizmem a fanatyzmem. Ja się muszę rozważyć pewne rzeczy w swoim życiu. Jaki to będzie miało wpływ na moją relację z Jezusem? Jaki to będzie miało wpływ na moją społeczność z Jezusem? Jaki to będzie miało wpływ na moją dyspozycję dla Chrystusa? Czy kiedykolwiek myślałeś o tym w taki sposób? Czy kiedykolwiek myśleliśmy w taki sposób, że mamy jakąś okazję i nagle mówimy tak, no nie, ale jeżeli za tym pójdę, to spowoduje, że moja dyspozycja dla Chrystusa będzie słabsza. A więc może będę żył trochę na niższym standardzie. To są poważne pytania. Ale to są pytania, wierzę, z którymi musimy się nauczyć zmierzyć w XXI wieku w dobie wygody, komfortu i cywilizacji. Bo my w tym XXI wieku jesteśmy wezwani, żeby iść za Nim. Żeby Go naśladować. I każdy z nas musi wiedzieć, co to oznacza. Że to jest coś więcej niż tekst w Biblii. Że to jest coś więcej niż regułka w stylu Panie, wszystko oddaję Tobie. To musi być rzeczywistość, codzienność. Codzienność. A więc co się dzieje ze mną, kiedy nie mam? Co się dzieje w moim sercu? Ja muszę nauczyć się stawiać Jezusa w centrum, w każdym swoim stanie, w każdej okoliczności, w każdej sytuacji. A te sytuacje są różnorodne. Okoliczności są różnorodne. Każdy jest w innym stanie. Każdy ma inny stan posiadania. Każdy ma inne możliwości. Nie wiem, dlaczego tak jest. Mnie to nie interesuje. Nie, powinno interesować to, jak ja w swojej rzeczywistości, w swoim stanie realizuję te wezwanie. Idę za Jezusem i że On jest dla mnie najważniejszy. To jest dla mnie istota. I powinno być dla każdego z nas. Wszystko, co mam i wszystko, czego nie mam, jest po to, żeby żyć dla Niego. Słyszycie to? Wszystko, co mam i wszystko, czego nie mam, to po to, żeby żyć dla Niego. I to jest ta główna motywacja dla uczniów Jezusa Chrystusa, że oni się nie koncentrują, czy będę miał, czy nie mam, a może więc nie. Co mam, to po to, żeby Tobie służyć. Czego nie mam, to w tych brakach będę Tobie służył. Ty jesteś najważniejszy i to oznacza pójść za Nim. Ja wierzę, że to jest wezwanie realne dla nas w tej cywilizacji, w tej epoce, w tej społeczności, że my stawiamy Jezusa radykalnie jako centrum naszego życia. Wiecie, Jezus musiał wyprzeć się siebie. Bo zobaczcie, jak się kończy ten tekst. Jest napisane, że On był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Czym dla Jezusa była śmierć krzyżowa? To było wypełnienie do końca woli, jaką Bóg miał dla Niego na tej ziemi. To był ostateczny cel, dla którego żył. I On wypełnił to do końca. Był posłuszny aż do. Był posłuszny aż do. Wiecie, i tutaj mamy odpowiedź, dlaczego konieczne jest wyparcie się siebie, kiedy naśladujemy Jezusa. To odpowiedź jest taka. Jeżeli chcesz być
do końca. Do końca. Jeżeli poważnie myślisz, że twoje życie jest darem od Boga, abyś w nim wypełnił wolę, jaką Bóg ma dla ciebie. Do końca. Że to nie jest incydent, przygoda. Znieczulać w życiu. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli. Bo jeżeli ja codziennie, posłuchajcie, codziennie nie będę brał krzyża i wypierał się siebie, to nie będę w stanie do końca. Zawsze będzie coś, co mnie zatrzyma. I tak jak mówiłem tydzień temu, to nie oznacza, że nie będę przychodził na nabożeństwa, nie będę wiele robił różnych rzeczy, które są związane z tym, co my nazywamy chrześcijaństwem. Ale to w ogóle nie oznacza, że ja w swoim codziennym życiu idę za Jezusem. Naśladowanie Jezusa polega na odkryciu tego wzorca, jaki On pozostawił, aby kierować się Nim w swoim życiu. Czy znasz ten wzorzec? Czy to jest dla Ciebie najważniejsze? Czy to jest Twoja koncentracja? Jaki jest ten cel Jezusa? Po co On żył i po co ja żyję? Jeżeli jestem z Nim, to ja żyję po to, dlaczego On żył. Aby naśladować Jezusa, muszę wyprzeć się siebie. I potrzebuję to zrobić, aby osiągnąć cel, do którego On mnie powołał. Jak znajdujesz siebie? Jak znajdujesz swoje serce? Jak znajdujesz swoje życie? Jak znajdujemy siebie w świetle tej prawdy? Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Dziękujemy Ci, że Twoje Słowo ma moc, aby przeniknąć nasze serca, aby przeniknąć nasze myśli, aby zbadać nasze zamiary i zamysły. Dziękuję Ci za to, Jezu. Panie, wszyscy stoimy jakby w tym zwierciadle Twojego Słowa dzisiaj, ze swoimi sercami i ze swoimi myślami. Chwilę czasu, abyś mógł powiedzieć Jezusowi, co jest w Tobie, co się rodzi w Twoich myślach, w Twoim sercu. Nie będę dzisiaj wzywał do jakichś demonstracyjnych czynów. Po prostu każdy z nas przez chwilę niech pozostanie z tym Słowem. I wszystko, co rozpoznajesz, wszystko, na co to Słowo Ci wskazuje, porozmawiaj z Jezusem o tym. Widzicie, iść za Jezusem codziennie, to oznacza, że ja codziennie muszę spojrzeć na swoje życie. Ja muszę codziennie odpowiedzieć sobie na pytanie, Panie, czy ja dzisiaj szedłem za Tobą? Czy ja dzisiaj za Tobą szedłem? Aleluja. Panie, błogosławię Twój lud przez Twoje imię, w którym jest pełnia. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, którego dałeś nam i który nas wzmacnia, posila i daje nam moc do tego, abyśmy byli zwycięzcami w tych codziennych wyzwaniach. Panie, wypowiadam to, że każdy jest w stanie iść za Tobą i modlę się, aby Twoje namaszczenie uwalniało nas od wszelkich związań, lęków, strachów, przeszkód. Niech Twój lud doświadczy wolności i odwagi, aby złożyć swoje życie na ofierze dla Ciebie. W tej codzienności. Halleluja. Chciałbym się jeszcze pomodlić już troszkę inaczej, ale odczuwam to w sercu. Może powstajmy na chwilę. Nie będziemy dzisiaj wzywać o potrzeby. Jeżeli napisałeś jakąś potrzebę, otwórz swoje serce, żeby po prostu przyjść z tym do Boga, którzy osobiście potrzebują wsparcia. Panie, w życiu tych, których kolana omdlały, ręce opadły, w imieniu Jezusa uwalniamy działanie Ducha Świętego, który jest pocieszycielem, który przychodzi, aby pocieszyć i wzmocnić. Panie, modlę się o chorych. Panie, niech Twoje działanie uzdrowienia po prostu będzie uwolnione tutaj. Jesteśmy tak całkowicie zależni od Ciebie w tej sprawie. Panie, wyznajemy to, że nie możemy przekroczyć pewnej bariery. I to nam wszystko pokazuje, że jesteśmy od Ciebie zależni. Że potrzebujemy Ciebie. Ciągle potrzebujemy Ciebie. Ciągle potrzebujemy Ciebie szukać, zwracać się do Ciebie, Panie. Niech Twoja moc uzdrowienia działa. Dotknie każdego chorego. Niech dotknie tych chorych, których nie ma tutaj w zgromadzeniu. Halleluja, Jezu. Chwała Tobie, Panie. Panie, dziękuję Ci za to, że Twój Duch Święty pomaga nam porzucać nasze grzechy. Że kiedy rozpoznajemy grzech w swoim życiu, błąd w swoim życiu, to nie musimy żyć w potępieniu, ale po prostu wziąć od Ciebie łaskę, aby to porzucić,
zmienić swoją postawę, zmienić swój sposób myślenia, zmienić swój sposób życia. Dziękuję Ci za to, że Twój Duch Święty daje wyposażenie do tego, abyśmy w codziennym życiu byli Twoimi świadkami. Modlę się, Panie, aby każdy z nas dzisiaj, w tej chwili wziął tą moc do tego, aby w tym tygodniu, w codziennym życiu być Twoim świadkiem w mocy Ducha Świętego. W tej rzeczywistości, w jakiej nas osadzasz, w domach, w sąsiedztwie, w pracy, w szkole. Halleluja, Panie, działaj, Duchu Święty, w imieniu Jezusa. Halleluja.